Siemaneczko w nowej serii na kanale. Tak, dokładnie tak. Man Eater. Na pewno nie spodziewaliście się takiej gierki. Powiem wam, że troszeczkę potrzebuję odskoczni od jakichś takich krwistych, długaśnych RPGów. Jakiś czas temu wyhaczyłem tą gierkę i bardzo mnie zaciekawiła, zwłaszcza, że jest tam delikatny wątek RPG, bo w sumie mamy jakiś tam rozwój, ale delikatny. Ogólnie chodzi o, wiecie, rekin ludojad, nie? O co może tam chodzić, wiadomo. Dobra, gierka jest z maja 2020 roku. Tak jak było pokazane ze stajni Deep Silver i tak dalej. I co? Zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że dźwięk i tak dalej jest ok. Chociaż to tak na czuja robiłem. Może będzie wszystko w porządku. Tak jak mówię, troszeczkę takiej młocki, bez większej rozkminy mi potrzeba. I myślę, że to dostanę. Podobno gierka jest taka troszeczkę sandboxowa, tylko coś może nie w stylu GTA, tylko może bardziej, nie wiem, Assassinów, Far Cry'a, coś w stylu Ubisoftu. Ale bardzo przyjemna rozwałka. Dobra, mamy też dodatek. Okej. Aha, teraz się cicho zrobiło, nie? Dobra, mam nadzieję, że będzie chyba w porządku z dźwiękiem. Gramy na ustawieniach oczywiście wysokich. W zasadzie prawie, że najwyższych. Zobaczymy, jak to będzie też chodzić na moim już leciwym PC-cie, ale nie, myślę, że może być... No zobaczymy. Okej, okay, albinosy to źródło znacznych ilości mutagenu. Interesuje mnie rozwój rekina. To do mnie przemawia, mnie to mnie zaciekawiło. Mam nadzieję, że kamerka też jest w dobrym miejscu, że nie powinna tutaj przeszkadzać. Zobaczymy. Zobaczymy. Rozwijanie rekina? Nowe umiejętności? Brzmi ciekawie, nie? Meanwhile, aboard the Cajun Queen, Pierre LeBlanc, known by his fellow anglers as Scaly Pete. Daddy hunted sharks. I hunt sharks. It's in the blood. There was somebody better at this, you'd be following down, yeah? Oh, people got a lot of wrong ideas about sharks. Scientists say we gotta coexist. Now, how you gonna coexist with that shark? Shark just want to do one thing. That's kill you, eat you, and you out. What I do, I consider a sacred honor. Kill them all if I could. Too bad, ain't but 24 hours to a day. Shark spotted in Fatik Bayou. Several deaths reported. Shark can be identified by rusty harpoon embedded in flank. Get the fuck out of my way. Got a chopper. Okay. This is an adult bull shark. Fast, fierce, and armed quite literally to the teeth. She has little to fear here in the Gulf. Dobra. Na pewno wiem, że jest troszeczkę za głośno. Poziom głośności możemy zjechać w sumie do 5. Mhm. To też, dobra, zostawmy tak. Zapisało się? Zapisało się, dobra. Okej, okay. Teraz chyba powinno być lepiej. Zachować bieżące ustawienia widoku. Możesz odwracać oś widoku w sekcji rozgrywki. Dobra, nie, w sumie tak mi odpowiada. Kurwa, jakiś lektor jak z BBC, nie? Ej, dobra. Przyciskaj kilkukrotnie funkcję gryzienia, aby pożreć. Jakaś latarka by się przydała. Okej. Okay. Pożrij ofiarę. A gdzie tu są ofiary? Dobra, shiftem możemy sobie przyspieszyć. Spacją do góry. Taki sus.
chciałbym stąd wypieprzyć, bo tutaj żadnych w sumie ofiar nie widzę. Więc po prostu robimy wypad stąd. Dobra. Jakieś poziomy są tych przeciwników? Zapewne tak. Dobra. Sporo ich tu. Pięknie. The Predator's 350 fearsome teeth are put on full display. Zajebiście. Dobra. Powiem wam. Atlantic spades have little to no commercial value, which accounts for their relatively healthy population. Dobra. Użyć osu ogonem do odpierania i ogłuszania celów. Spoczko. No dawaj, majtnij go. Pięknie. Powiem wam, że mam całkiem frajdę z pożywiania się. Jest to takie płynne, podoba mi się. Dobra, ale... O, właśnie. Wypłyń na powierzchnię z normalną prędkością, aby przejść do stanu gotowości do ataku. Gotowość do ataku pozwala pływać za ofiarą tuż pod powierzchnią wody. Okej, spoczko. Nie wiem, czy jest sens, ale zjemy sobie wszystko, co tutaj jest. Dobra. Nie wiem, czy to jakiś XP z tego będzie. Podejrzewam, że tak. Nie będzie. Dobra. Ucieczka za krat. Zaatakuj kratę, aby uciec. Pięknie. Dobra. Wolność. Tak smakuje wolność. Gotowy się do ataku, pozwala pływać za ofiarą tuż pod powierzchnią. Mhm. Oj. A shark fin is a sinister reminder to humans that the ocean remains a wild and untamed domain. Aż mi delikatnie przylagowało. Możesz wyskoczyć spacją w powietrze z pozycji gotowości do ataku, aby dociągnąć wrogów pod poziom wody. Dosięgnąć wrogów. Przyciśnij spację, aby skoczyć z gotowości do ataku. The bull performs an acrobatic feat worthy of an orca, cruelly imprisoned and put on display in a marine park stunt show. Całkiem nieźle może się wybić, nie? Całkiem nieźle. Dobra, co możemy się zanurzyć. The big fish plunges to the ocean below. Mhm. The bull's speed is astounding for a large marine predator. Zgadza się. Jak pocisk czuje się w wodzie, nie? Stronę powierzchni. Pięknie. A breaching shark is a rare and calorie intensive spectacle. Dobra, i w górę. No teraz mnie nie zaliczyło, czekajcie. Teraz, dobra. Coś tu pływa pod powierzchnią? Nie. Jesteśmy na szczycie łańcucha pokarmowego. Dobra. Co dalej, poradniczku? Na obiekcie i przytrzymaj, aby wykonać strzał jak z bata. Dobra. Ale okej. Przytrzymaj lewy przycisk na obiekcie i przyciśnij prawy. Dobra, to może... poszukajmy sobie jakiejś tutaj malutkiej ofiary do testów. A, okej.
żeby ten poradniczek troszeczkę ruszyć. Dobra. Czekajcie, muszę troszeczkę coś większego. Dobra. Nauka pływania, ok. Dobra. Wyświetl zadania. Ok, tak to wygląda. Dobra. Widzę, że kamerka chyba jest nawet w dobrym miejscu. Cel: zabij plażowiczów. 10. Nagrody. Jeszcze nie wiem, co te symbole oznaczają, ale spoczko. Fabuła 4%. Zatoka Langusta, zemsta. Boss, dobra. Zdobądź wszystkie tablice rejestracyjne. Widzę, że tu zdobądź wszystkie paczki. Okej, okay. Wyspa questerów. Znajdź wszystkie tablice rejestracyjne, zdobądź wszystkie paczki. Odkryj wszystkie punkty orientacyjne, okej. Okay. Widzę, że tu będzie chyba sporo takich pierdół też. Typu właśnie znajdź tablice, znajdź takie inne rzeczy. Dobra, co mamy tu? Tu mamy mapę. Aha, tu mamy zatokę. Okej. Okay. Zatoka, wyspa. A ta wyspa to co to jest? Gdzie jest ta wyspa? Czemu żadna muzyka tutaj nie gra, tylko taka cisza jest? No ale dobra, mniejsza. Niesława, numer 1. Bango Willy. Gdy polowanie na aligatory spowszechniały, William, łowcy z Buckingham, postanowił zabrać się za grubszego zwierza. Obecnie jego marzenie są buty ze skóry rekina. Człowiek może wypłynąć z bagna, ale bagno aż człowieka nigdy. Dobra. Nie. Wróćmy tu. A, dalej nie mogę, okej. Okay. No dobra, to skupmy się na plażowiczach. Myślę, że tak będzie po prostu najszybciej. Dobra. Przepłyniemy ten... Znaczy, co? Nie przepłyniemy. Przepłyniemy, oczywiście, że przepłyniemy. Pytanie, czy coś tu może być, wiecie, ukrytego? Na przykład w takich tych... Nie, nie da się tego. Myślałem, że będzie można to rozpieprzać. Dawaj, grysią. Bo teoretycznie jakieś punkty dostaje. Nie. No dobra, skupmy się na znaczniku. Chodźmy tam, gdzie nas prowadzi. Czasami jakieś tam coś tam no, przylaguje, nie powiem, kurde. Zobaczymy, jak to się będzie dalej zachowywać. Niszcz łodzie, spoczko. Pięknie. While it is well known that sharks feed on mollusks, fish and seals, less discussed is their propensity to feed on fear. Jezus. Ale to jest masakra krwawa. Dobra. Chodź tutaj, grubasku. Jezus. Jak taki pies rzucający się na piłeczkę, nie? Pięknie. Przeżył? Nie, niemożliwe. Co to jest za niebieski taki ten? Mniejsza. Nie uciekają w ogóle, nie? Krzyczą spanikowani. It must be emphasized that this sort of targeted violence is quite unusual for a shark. Dobra. Okej. That shark needs a good work on their nose. Dobra, zapomniałem, że coś takiego jak tlen. Dobra, walka z łodziami. Możesz dostać się do wyżej położonych miejsc, na przykład na pokład łodzi, wykorzystając natarcia w powietrze. Wyskakuj tak z wody i łap szczękami ludzi na łodziach, ok? Uzbrojeni ludzie będą cię tropić za pomocą celowników laserowych. Jeśli wezmą cię na cel, użyj, unikaj, zanim zdążą namierzyć. Aby uniknąć Q albo E, dobra. Możesz użyć opcji wyznacz zagrożenia, aby skupić się na pobliskich wrogach. Naciśnij F. Oj.
O, dokładnie. Pięknie. Auć. Dokończymy dzieła. Dobranoc. Dobra. Zajebiście. Dobra, zobaczymy, czy sobie da radę. Pięknie. Dobra. Tam jakaś foczka. Skupmy się na tym. Co to jest to oznaczanie jeszcze zagrożenia? Oj, nie. Rozproszyłem się. Pięknie. Kiełniki, kurwa, naprawdę. Nie. Kurwo. O ty. Dobra. Oczyśmy najpierw wodę ze ścierwa. Unik. Auć. Pięknie. Masakra. Dobra. Kurde, chciałem ładnie wyskoczyć na nich. Dobra, tym. Auć. Jak już mnie stargetują. Jak mnie już stargetują, to jednak lepiej. Lepiej uważać. Dobra. Jakieś tam drobne glitche są, nie powiem. Bo wiecie, wyskakiwanie i wskakiwanie do wody. Ale ogólnie płynnie to chodzi. To, jeszcze. Dobra. Zobaczymy, kto tu kogo powiesi. Auć. On board the Cajun Queen, Scaly Pete looks over the catch of the day. Yeah, this my daddy's iron, all right. But this ain't D-Shark. Not the one I was looking for. Mieliśmy coś takiego w Bita? How I know? Not big enough. This look like a mega to you. She's on for me. Hello! How you mama and them? Whoa! Well, why'd you do that? So I can identify her. Next time I see her. When I spear her. The tiny pup responds with an instinct for survival. You'll never want to turn off the gamma. Okej. Okay. Ten mały... To chyba my będziemy teraz. Całkiem przyjemny klimacik, nie? Man-Eater. Owoce morza i mięso ukończono. Zjedzmy tą rączkę. A famous big game hunter once posited that after an animal had tasted human flesh,
It forsakes its natural prey in a deadly single-minded search for the most dangerous game. Dobra. Odwiedź grotę na bagnie. Spoczko. Dobra. Gałęzie ewolucji. Jeszcze wszystko poblokowane jest, ale tu mamy ten wątek RPGa i to jest, to jesteśmy my, tak? Okej. Okay. Stylowo z tymi szramami wyglądamy. Dobra, ale myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. A mogę tak sobie normalnie... No zakładam, że był jakiś autosejwik przed chwilą. Co to jest ta R-ka? A jakiś radar, ta? Dobra, nic. Na dzisiaj to tyle, także... Piszcie. Czy graliście, czy nie graliście, jakieś rady, porady. Tak jak mówię, troszeczkę muszę sobie od takich pełnokrwistych RPGów odpocząć. Myślę, że to będzie taki... Też nie powinien trwać zbyt długo. Seria myślę, że zamknie się w... No nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale na pewno nie w 200 odcinkach jak Gothic. Tylko myślę, że zdecydowanie poniżej 50. I właśnie o to chodzi. No, dobra. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie.